Z operacji PsyOps wyszło coś więcej. Wyszło coś więcej i ja myślę, powiedziałbym tak, kto wojną hybrydową wojuje, ten od wojny hybrydowej ginie. To znaczy, bardziej podejrzewałbym dalsze akcje zielonych ludzików ukraińskich na teren rosyjski. I te akcje będą następowały. Oczywiście oni będą zmuszeni się wycofać. W końcu przewaga rosyjska będzie zbyt duża. Pamiętajmy, że pod Rostowem stoi zgrupowanie rosyjskie około 30 tysięcy ludzi. I wie pan, panie Pawle, ja się tak zastanawiam nad jedną rzeczą. Nad tym, czy Rosjanom nie puszczą nerwy, czy w ramach odwetu nie będą próbowali się wedrzeć na Charkowszczyznę. I to byłby właśnie ten moment, kiedy bokser wychodzi z siebie i rusza do ataku na ślepo. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Wojna na Ukrainie trwa już ponad rok. Ten największy konflikt w Europie po II wojnie światowej zdążył już nas wiele razy zaskoczyć. W zasadzie sam fakt, że wybuchł, można uznać za zaskoczenie. Później miał trwać kilka dni, jak przynajmniej prawdopodobnie zakładali agresorzy. Później doszło do tego, że Rosjanie nawet z części zdobyczy terytorialnych się wycofali i wiele wskazuje, że zbliżamy się do takiego punktu krytycznego czy też przełomowego dla tej wojny, choć wcale tak być nie musi, bo tutaj musimy być świadomi, że wiele informacji, które do nas dociera, to elementy wojny informacyjnych i tej tak zwanej mgły wojny. No ale coś jest na rzeczy. Wygląda na to, że jesteśmy w przededniu jakichś działań, które może zadecydują o dalszym strategicznym losie tej wojny i o tym będziemy chcieli porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan Marek Meissner, Dzień dziennikarz. dobry Państwu, dzień dobry Panom. Witamy panie Marku, dokończę tylko dziennikarz, specjalista od spraw wojskowych, no i człowiek, który bacznie przygląda się wojnie na Ukrainie właśnie. Jeszcze raz panie Marku witamy serdecznie i cieszymy się, że się udało spotkać. Ja również się cieszę. No, czy można powiedzieć, że jesteśmy w punkcie zwrotnym? Można powiedzieć, że jesteśmy w przededniu pewnych określonych działań. Ja już użyłem tej metafory, że sytuacja wygląda tak, jak w pojedynku bokserskim, gdzie mamy do czynienia z dwoma bokserami. To jest pojedynek w stylu Vegas, czyli do poddania. Prawda, jeden bokser się już słania na nogach, bo już dostał potworne cięgi, ale zdołał jeszcze wyprowadzić serię prostych, która drugiego boksera otrzeźwiła i już wie, że zwycięstwo nie będzie tak łatwe. Wobec czego co się dzieje? To jest waga ciężka. Zawodnicy krążą wokół siebie, wyczekując pilnie na to, któremu nie wytrzymają nerwy i pierwszy pójdzie do ataku i narwie się na kontrę. I właśnie ja myślę, że z taką sytuacją mamy w tej chwili do czynienia na froncie ukraińsko-rosyjskim. W takim razie, panie Marku, jak moglibyśmy to trochę rozłożyć na czynniki pierwsze i to, co na pewno w największym stopniu absorbowało opinię publiczną światową wokół wojny na Ukrainie w ostatnich dniach, to były informacje w związku z, jak zadeklarowali Rosjanie, z przejęciem Bachmut. Jak zadeklarowali Rosjanie, dobrze pan to ujął. Tak jest. Strona ukraińska te informacje zdementowała, więc no, nie ukrywam, że chciałbym pana zapytać po pierwsze, z pana oglądu, jak ta sytuacja wokół Bachmutu wygląda w tej chwili, ale myślę, że to, co jest dużo ważniejsze. Dlaczego Rosjanie walczą o Bachmut? Dlaczego strona ukraińska tak długo go broni? Jakie ten konkretny punkt ma znaczenie w trwającej wojnie? No i potencjalnie w tym, o czym pan mówi, że coś na rzeczy rzeczywiście może być w tym właśnie tańcu aktorów wagi ciężkiej. Tak, to znaczy pierwsza sprawa, kiedy to się zaczęło? To się zaczęło jeszcze w momencie, w którym doszło do ataku na Soledar, do zdobycia Soledaru. Wtedy ujawniła się taka postawa w rosyjskim sztabie generalnym, że Soledar i Bachmut są takimi zwornikami ukraińskiego systemu obrony,
konkretnie na skrzydle Grupy Południe rosyjskiej i gdyby się udało te dwa miasta zdobyć, to wówczas ma się wyjście na wzgórza, a w takim razie, jeżeli się ma wyjście na wzgórza, będzie się miało wyjście na Kramatorsk i bez problemu wyjście w przestrzeń operacyjną, czyli praktycznie rzecz biorąc pokonanie albo przybliżenie tego momentu, kiedy Ukraina będzie pokonana. Wiemy, jaka była walka o Soledar. Kosztowała w tej chwili, no z moich szacunków, to jest, że około 10 pułkowych grup taktycznych Wagnera, samego Wagnera, plus jeszcze motostrzałków, przynajmniej jedna brygada wymagała odtworzenia, przynajmniej dwie brygady, zostały ostro, następne zostały ostro poturbowane. Jedna brygada artylerii straciła połowę stanu, no i do odtworzenia jedna brygada WDW. To są bardzo duże straty, ale mimo tego Rosjanie poszli na Bachmut. No bo skoro trzeba zdobywać ten zwornik, no to zdobywajmy. I tu jest ciekawa sprawa. Dlaczego ciekawa sprawa? Dlatego, że w sumie bitwa o Bachmut była dla Rosjan równie niedogodna, co dla Ukraińców. Ale to się okazało dopiero potem. Dlaczego? Dlatego, że zostało przeprowadzone takie ściśnięcie sił, bardzo dużych sił ataku na niedużym obszarze terytorialnym, wobec czego przestały odgrywać tak dużą rolę wady rosyjskiego sposobu prowadzenia walki, z którym mieliśmy do czynienia jeszcze miesiąc temu, jeszcze dwa miesiące temu na innych frontach. Dlaczego? Przede wszystkim podstawowa sprawa, że rosyjska artyleria, która przedtem, no cóż, ona wiadomo, jakie ma możliwości, a raczej jakich możliwości nie ma. Po prostu jest bardzo trudno ze względu na kiepskie rozpoznanie oraz na bardzo niewielką ilość środków kierowania ogniem elektronicznych. Radarów Zoopark bodajże jest 14 w ogóle na całym froncie i do tej pory Rosjanie stracili 6. To jest bardzo dużo. No i w warunkach, gdzie ataki były punktowe i na ograniczonym obszarze, problemy rosyjskiej artylerii z niemożnością wyznaczenia dokładnych stref ogniowych i ognia precyzyjnego to już nie były tak istotne. Ogień bateryjny prowadzono na zasadzie, a może w coś trafi i często trafiał, bo pole bitwy było nieduże. Stąd tak duże straty ukraińskie od ognia artylerii. Drugie to była ewidentna słabość ukraińskiej obrony przeciwlotniczej na wzgórzach. Nie bardzo wiadomo, z czego się brała, moim zdaniem z tego, że Ukraińcy zdecydowali się chronić przede wszystkim swoją infrastrukturę krytyczną przed napadami rakietowymi Rosjan i po prostu na obronę punktową na polu bitwy, obronę przeciwlotniczą, zwyczajnie nie starczało im sprzętu i ludzi. Efekt był taki, że Rosjanom zdarzało się operować powyżej 4000 metrów bez przeszkód, to jest pułap operacyjny dla Su-34. No, są teraz info, że idą dostawy rakiet przeciwlotniczych od Francuzów, od Włochów, od Amerykanów. Dobrze by było. Dalej łączność i współdziałanie. Ponieważ do Bachmutu kierowano jednostki z różnych brygad, siłą rzeczy współdziałanie tych jednostek było dość rudymentarne, co odbijało się potem na jakości obrony. Następna rzecz, łączność na szczeblu pododdziałów. Po prostu sprzętu do takiej łączności było ciągle za mało. No i wreszcie ostatnia sprawa to jest słabość dowodzenia. Tu się różnię z kolegami, bo oni twierdzą, że ta słabość dowodzenia występowała na szczeblu wojsk operacyjnych. Ja ją widzę na szczeblu terobrony, co widać po stratach 93. Brygady. I tutaj powiedziałbym, że tutaj była, oni mówią dowodzenie sowieckie. Ja mówię, że to była skłonność do wyznaczania zbyt daleko idących celów. I to się potem odbiło fatalnie. No ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o stratach ukraińskich, to trzeba powiedzieć o stratach
rosyjskich. I tutaj, jeżeli mówimy o stratach rosyjskich, to warto by powiedzieć, że tak. Nasi OSINT-owcy, bardzo wielu zresztą fachowców z Zachodu, twierdzi, że stosunek strat rosyjskich robiony przez samych Rosjan no jest prawidłowy, trudno w niego wątpić, bo oni o tym mówią zarówno na Telegramie, jak i na grupach, jak i nawet na różnych forach biznesowych, plus to, co wycieka z łączności, która jest podsłuchiwana przez Ukraińców, no twierdzą, że to była jatka. Ale bardzo wielu, zwłaszcza zachodnich ekspertów, twierdzi, że ogólny wymiar strat, stosunku strat ukraińskich do rosyjskich w większości czasu trwania bitwy wynosił nawet 1:1. Ja nie bardzo w to wierzę, dlatego że coś takiego jak ogólny szacunek strat na całym froncie, tutaj możemy mówić o jakimś froncie bachmuckim, jest taką sumą wypadkową strat określonych jednostek. Czyli gdzieniegdzie było 4:1 na korzyść Ukraińców, a gdzieniegdzie Ukraińcy ponosili klęski, prawda? Natomiast mówi się też, że przy jej końcu, przy końcu bitwy o Bachmut, stosunek strat ukraińskich do rosyjskich był 2:1. No ale gdyby tak było, to wówczas obrona ukraińska zostałaby całkowicie zrolowana. Rosjanom nie zostałoby nic innego, tylko wejść, dosłać nowe jednostki i próbować wejść na wzgórza. Tego nie ma, tego nie widać. Nie ma próby ataku, by się wyrwać w tą przestrzeń operacyjną. Natomiast w tej chwili mamy u Rosjan zupełnie coś innego. Mamy obietnicę, a właściwie stwierdzenie, że zostanie wycofany Wagner i zastąpiony 1-2 brygadami strzelców zmotoryzowanych. Czyli tak jakby po zdobyciu oficjalnym Bachmutu cały czas trwa ostrzał artyleryjski, ale walki poza wypadami patroli, poza atakami, które mają taką rangę rozpoznania ogniem, praktycznie ustały. Czyli jednak te straty były ogromne. Były. Z ocen pułkownika Macieja Korowaja wynika, że z 15 pułkowych grup taktycznych zostało samemu Wagnerowi 5. Mi wychodzi na to, że 72, która czasem walczyła, czasem nie walczyła, została przynajmniej raz do tego stopnia zmielona, że tam trzeba było brygadę odtwarzać od nowa. Dalej PMC Potok, czyli ta alternatywna do Wagnera milicja, prywatna milicja. Ona przynajmniej dwukrotnie musiała się wycofać z tego względu, że po prostu została rozbita. A dlaczego? Brak było amunicji. Brak było amunicji, bo mimo wszystko ukraińska kampania niszczenia składów logistycznych, zwłaszcza tych przyfrontowych, mimo tego, że Rosjanie wymyślili nową taktykę polegającą na tym, że te składy rozdzielali na drobne takie kładziki i używali dróg rokadowych wokół frontu, mimo tego te straty w amunicji były tak duże, że tej amunicji czasem brakło, bo też i wydatek amunicji był bardzo duży. Myśmy policzyli, że w szczytowym momencie walk o Bachmut Rosjanie zużywali na samym froncie bachmuckim około 20 tysięcy pocisków artyleryjskich różnych kalibrów dziennie. To jest nieprawdopodobna liczba, ale oni to muszą jakoś uzupełniać. W tej chwili wiadomo, że ten kryzys amunicyjny trwa. Co prawda Wagner twierdzi, że oni 70% amunicji dostali, ale tutaj wiemy, dlaczego dostali. Dlaczego? Dlatego, że z punktu widzenia biznesowego Wagner zrobił doskonały ruch, angażując jako zastępcę szefa Wagnera generała Mizincewa, który kim był? No był szefem logistyki poprzednio. Zostały mu kontakty. No i nagle się okazuje, że po tygodniu od zaangażowania Mizincewa Wagner dostaje 70% amunicji, której mu brakowało. No ja raczej nie wierzę w tego typu przypadki. Myślę, że Mizincew
użył swoich wpływów i swoich, prawda, kontaktów, żeby Wagner tą amunicję dostał. Także Kreml musiał ogłosić, że Wagner zdobył Bachmut. No to jest straszny policzek dla duetu Gierasimow-Szojgu, bo przecież oni przybyli po to, żeby te aktywności Wagnera przykrócić, a zwłaszcza Prigożina. No i się okazało, że jednak Wagner jest niesłychanie potrzebny. Po tym, co się stało z 72. Brygadą, widać dlaczego. Co się stało z innymi dwoma brygadami. Co się stało ze 163. Brygadą Artylerii, która był taki moment, że to było miesiąc temu, właściwie 3 tygodnie temu, że oni stwierdzili, że oni nie strzelają, bo jak oni strzelają, to dostają kontrbateryjny ogień ukraiński. Przy tym, jak mało tej artylerii było na wzgórzach i jak mało było ukraińskich środków rozpoznania, bo też i te samoloty, bo ta OPL słaba, bo oni byli cały czas ostrzeliwani. Teraz co do szacunku strat. Nigdy się nie dowiemy, jakie były tak naprawdę. Moim zdaniem nigdy się nie dowiemy, jakie były straty rosyjskie. Dlaczego? Dlatego, że mamy straty oficjalne, wyliczone i te straty, to się mówi, no 50 tysięcy. Joe Biden stwierdził 100 tysięcy. Strat bezpowrotnych. Rosjanie mówią 50 tysięcy strat bezpowrotnych. Ale mówimy gdzie globalnie, indziej, czy o samym Bachmucie w tym momencie? Sam front bachmucki, bo to już mówią front bachmucki. Natomiast tutaj mamy taką ciekawą historię, mianowicie mamy oficjalny wymiar strat rosyjskich, jaki on by nie był. Dalej, mamy wymiar strat Wagnera, gdzie oni angażowali tych zeków, angażowali tych więźniów i wiadomo, że duża część z nich nie została nawet przyjęta na Stany. A dlaczego mamy tutaj relacje ukraińskie o tym, jak ci ludzie atakowali i to mamy relacje z 93. Brygady, gdzie on się mówi, że oni szli jak zombie, że Ukraińcy ich kosili do tego stopnia, że im się rozgrzewały do czerwoności lufy, zabijali ich setkami, a oni wciąż byli nowi. I z tego względu na przykład dwie kompanie ukraińskie zostały po prostu zmiecione, bo zostały przygniecione nawałą ludzką. No ale wyobraźmy sobie, jakie to musiały być straty po rosyjskiej stronie. Dalej mamy jeszcze system detaszowania. To znaczy, przychodzi MOBiK, który jest powołany, przychodzi do jednostki szkolnej pod Rostowem. I z tej jednostki szkolnej mógł zostać detaszowany na 30 dni do jednostki frontowej, rzekomo celem doszkolenia. Jeżeli on w czasie tego doszkolenia, bo lądował na froncie, zginął, to jego nie ma jako ofiary na froncie. On zginął w trakcie szkolenia pod Rostowem. W związku z tym my nie wiemy, my się prawdopodobnie nigdy nie dowiemy, jaki był stosunek prawdziwych strat rosyjskich do strat oficjalnych i do strat ukraińskich. No, oczywiście mamy to, co opowiadają rosyjskie trolle, a rosyjskie trolle mówią tak. 21. Brygada Ukrainy została rozbita. Halo, tam w ogóle takiej brygady nie było. 10 brygad całkowicie straciło zdolność bojową. Ciekawe, jak na takim obszarze by pomieścić 10 brygad. 57 tysięcy zabitych banderowskich nazistów i 6,5 tysiąca zagranicznych najemników, głównie Polaków. Teoretycznie bzdury, ale praktycznie Fox News podaje nagle 20 tysięcy zabitych Ukraińców, a łącznie 50 tysięcy. Co to znaczy? Te straty podawane przez rosyjskie trolle i nagle przez amerykańską telewizję nagle robią się spójne. To znaczy, że ktoś korzysta z rosyjskich szacunków strat własnych i ukraińskich, które nie mają się w ogóle nijak do rzeczywistości. Także powiem szczerze,
nie dowiemy się, jakie były straty rosyjskie, natomiast możemy powiedzieć, że straty ukraińskie były ciężkie, natomiast na pewno nie 50 tysięcy zabitych. W ogóle to jest i tak niewyobrażalne. Ja teraz cytuję z pamięci, więc proszę o wyrozumiałość czujnych internautów, ale Rosjanie w czasie całej wojny w Afganistanie chyba około 13 tysięcy ludzi stracili, przynajmniej takie są, takie gdzieś A było pamiętam więcej. więcej, możliwe, że więcej. Dlatego proszę o wyrozumiałość. Ale słusznie pan powiedział o tych, no, wojnie informacyjnej. No, dobrze wiemy, że obydwie strony są doskonale w tym wyspecjalizowane i to suflowanie danych, granie informacjami. I w tym kontekście chciałbym zapytać o to, o czym jest głośno od poniedziałku, czyli myślę o sytuacji w Białogradzie, gdzie jak donosi większość mediów, została teren Federacji Rosyjskiej został zaatakowany przez jednostki, które ogłosiły się taką, no, armią wyzwoleńczą Rosji, walczącą z Ależ, reżimem. panie Pawle, to już nie jest Białograd, to jest Białogradzka Republika Tak, Ludowa. no oczywiście internet zaczął to przetwarzać, powstał hymn, widziałem tego, Tak flaga. jest, tak jest, dokładnie. Pikanterii sprawie dodaje fakt, który już też nie jest wesoły, że tam niedaleko jest składowisko taktycznych rakiet jądrowych, które Tak. ponoć Rosjanie ewakuowali, ale to też Wie pan musimy. co? Ewakuacja tego typu Tak, właśnie składowiska to wyobrażam jest sobie. około pół roku roboty. No, No, więc, ale. chyba że tych rakiet tam od dawna nie było, w co wątpię. No, i teraz trzeba się zastanowić, i chciałem o to pana zapytać. Jak pan ocenia to wydarzenie? Czy to jest majstersztyk w zakresie wojny informacyjnej, który odwraca uwagę od tych, no, rosyjskich propagandowych narracji o zajęciu Bachmutu? Czy to jest rzeczywiste działanie, które ma na celu wymusić dyslokację rosyjskiego wojska na inne kierunki, przez to stworzyć sobie szansę do jakichś działań gdzie indziej? Czy w ogóle może coś jeszcze innego, z czego nie zdajemy sobie w tej chwili sprawy? Tak, powiedziałbym, że to jest mieszanina tych wszystkich rzeczy, bo ja myślę, że to było opracowywane, robione jako taka ograniczona operacja, która miała przynieść zamieszanie. Natomiast kompletnie ze względu po prostu na rosyjską, powiedziałbym, niezborność w zarządzaniu oraz dowodzeniu, przerosła chyba samych wykonujących. Bo w tej chwili, no, panika jest nieprawdopodobna. WDW są ściągane iłami 76 na tamten teren. Na tamten teren wykonywana jest operacja specjalna, przy czym nikt już nawet nie widzi śmieszności tego, że to jest specjalna operacja białogrodzka. Poziom plotek, jaki jest tam, jest nieprawdopodobny. Mieszkańcy Białogrodu szukają schronienia w piwnicach, ponieważ spodziewają się uderzenia ukraińskiego wojska. Dalej, no cóż, mówi się o tym, że żona gubernatora stwierdziła, że ma pilne zakupy w Moskwie i już jej na terenie Białogrodu nie ma. Także z operacji PSYOPS wyszło coś więcej. Wyszło coś więcej i ja myślę, powiedziałbym tak, kto wojną hybrydową wojuje, ten od wojny hybrydowej ginie. To znaczy bardziej podejrzewałbym dalsze akcje zielonych ludzików ukraińskich na teren rosyjski i te akcje będą następowały. Oczywiście oni będą zmuszeni się wycofać w końcu. Przewaga rosyjska będzie zbyt duża. Pamiętajmy, że pod Rostowem stoi zgrupowanie rosyjskie około 30 tysięcy ludzi. I wie pan, panie Pawle, ja się tak zastanawiam nad jedną rzeczą. Nad tym, czy Rosjanom nie puszczą nerwy, czy w ramach odwetu nie będą próbowali się wedrzeć na Charkowszczyznę. I to byłby właśnie ten moment, kiedy bokser wychodzi z siebie i rusza do ataku na ślepo. I ta operacja może być właśnie czymś takim. Właśnie może być czymś takim, kiedy w
Wchodzi na arenę byk i toreador. Najpierw Picaderos starają się podrażnić byka. Mamy Picaderos, mamy byka. Co zrobi byk? No i tutaj tak naprawdę, panie Marku, no nie mogę nie uciec od pytania, czy to, co obserwujemy, oczywiście dużo uwagi poświęciliśmy Bachmutowi, ale właśnie cały czas systematyczne ataki na Krym, próby, tak jak pan właśnie bardzo trafnie zauważył, no trochę jakby sprowokowania drugiej strony do tego, żeby albo potrzebowała pilnego sukcesu propagandowego, albo żeby uwierzyła, Teraz będzie potrzebowała. tak jest, albo żeby Bachmut nawet, został przekryty. no właśnie, albo nawet, żeby uwierzyła w to, że mamy tą wolną przestrzeń, można tą przestrzeń operacyjną zająć. Czy to pana zdaniem jest właśnie element tego, o czym dyskutujemy, chyba nawet nie już od dni, tygodni, tylko nawet już chyba od miesięcy, czyli kontrofensywy albo ukraińskiej, albo większej operacji rosyjskiej? Pamiętajmy, co powiedział generał Hodges 2 dni temu. Generał Hodges powiedział, że Ukraińcy ruszą wtedy, kiedy będzie do tego najsposobniejsza pora i przynaglanie ich nie ma całkowicie sensu. A prezydent Zełenski powiedział 10 dni temu, że na ofensywę trzeba jeszcze poczekać, bo mamy niedostateczną ilość sprzętu wojskowego. No i tu mamy ten pakiet, prawda, amerykański stanowiący znaczne uzupełnienie. No tak żeśmy sobie z kolegami siedli, tak policzyliśmy, ile to Ukraińcy mogli wyszkolić na tym zachodnim sprzęcie. No było, nie było, wychodzi nam około 18 brygad. Spora siła. Tylko pamiętajmy o jednym. Oni nie mogą tej siły użyć w jednym punkcie. Nie mogą użyć tej siły na jednym obszarze frontu. Oni muszą, jeżeli nie będzie ataku na przykład na Charkowszczyźnie rosyjskiego, to oni muszą tą Charkowszczyznę czymś osłonić. A po drugiej stronie jest to zgrupowanie 30-tysięczne, a z Białorusi na Charkowszczyznę będzie blisko. Wobec czego co najmniej 8 brygad będzie musiało odpaść, plus rezerwa ster obrony, żeby tą Charkowszczyznę przykryć. Czyli mamy 10 brygad. I to już nie jest taka siła, która by spełniała rolę młota. Czyli użyjmy tu rosyjskiego przysłowia. Ławima mięt. Trzeba wybrać odpowiedni moment, poczekać albo Rosja ruszy do ataku i z kontratakiem, albo zaatakować tam, gdzie Rosjanie się kompletnie nie będą spodziewali. I dlatego, widząc rozpoznanie bojem na Zaporożu i widząc rosyjskie przygotowania do obrony Zaporoża, cały czas myślę, nie, to nie tam. To nie tam. Nie uderza się na przygotowanego przeciwnika. Chyba, że nie ma się wyboru. Tak jak nie miał swego czasu w 1943 roku von Manstein. Ale nie mamy 1943 roku, po jednej stronie nie stoi Wehrmacht, po drugiej Armia Czerwona, tylko mamy armię ukraińską, która jest wspierana przez Zachód i mamy armię rosyjską, która jest wspierana przez nikogo. Rozmowy rosyjsko-chińskie, proszę panów, wczoraj, przedwczoraj, żadnego komunikatu. Nic. Od 3 miesięcy trwają naciski Rosji w sprawie dostawy amunicji artyleryjskiej od Chińczyków. Od 2 miesięcy trwają naciski na Kimów w sprawie dostaw amunicji artyleryjskiej. Efekt zerowy. Kompletnie zerowy. Nigdzie nie stwierdzono amunicji koreańskiej, chociaż koreańskie składy są ponoć pełne. No chyba, że mamy do czynienia z takimi koreańskimi magazynami głębokiego składowania, jakie były na Białorusi. Wobec tego, jeżeli teraz usłyszymy o rozstrzelaniu jakiegoś ważnego generała z zenitówki i to będzie generał z logistyki, to będziemy już wiedzieć za co. To tak rzeczywiście, tutaj trzeba powiedzieć, że Iran wspiera Rosję, ale to oczywiście poboczny wątek. Ja bym chciał A wie pan, że przeskoczyć. Iran zaczął korzystać na słabości Rosji, bo znienacka pojawiły się informacje o tym, że Iran wybiera się na Antarktydę i właśnie miejsce lądowania, lądowania czy przybicia do brzegu akurat
jest w rosyjskiej strefie? No. A tutaj też oczywiście na marginesie nie możemy mieć złudzeń. Wiemy, jaki jest cel Iranu, to jest pewnie technologia Dokładnie. jądrowa, ale to Tak. inna dyskusja. Ale wracając na teren Ukrainy, gruchnęły informacje o tym, że jest zielone światło na przekazanie Ukrainie samolotów. Wiemy F-16, z tak. wcześniejszych informacji, że przynajmniej dwóch pilotów doświadczonych ukraińskich ten cykl na F-16 czy na inne samoloty czwartej generacji przeszło. I teraz to jest. Chciałem zapytać pana o interpretację tego komunikatu, bo dobrze wiemy, że to nie znaczy, że za chwilę te samoloty będą i one w tej ewentualnej ofensywie, jeśli ona nastąpi, roli żadnej nie będą odgrywać. Nie. Niektórzy twierdzą, że to jest już element, no, element, który ma być kartą w rozmowach pokojowych wojnę kończącą, czyli mamy te dwie strategie, prawda? Albo dać Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa, albo uzbroić Ukrainę, żeby ona sama mogła o swoim bezpieczeństwie po ewentualnym zawieszeniu broni stanowić. Czy te samoloty tak trzeba czytać? Czy to jest inny komunikat do Rosji w jakimś innym obszarze? Czy jak pan ten problem postrzega? Tutaj są dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest, że chodzi około o 40 F-16. Z tego, co my wiemy, to nie będą to maszyny nowe ani ostatnich bloków. To będą maszyny bloków środkowych, które zostały poddane MLU. I te maszyny miałyby być dostarczone, tylko pytanie, skąd one by miały pochodzić. No tutaj oczywiście mówi się, że nawet my oddamy, ale nie, bo my nie oddamy 52, to już jest pewne, ponieważ mamy ich za mało. A gotowość bojowa naszych SP jest średnia. Trzeba by tam bardzo dużo w tej chwili poprawić, włożyć, także raczej myślę, że będziemy pracować nad własnymi siłami powietrznymi, po prostu po oddaniu MIG-ów 29 już nie bardzo mamy co oddawać Ukrainie. Natomiast mają Amerykanie, mają Belgowie i myślę, że to może wylądować na Ukrainie. Teraz tak. Jest kilka spraw do rozwiązania. Po pierwsze, one muszą, nie mogą działać z lotnisk, muszą działać z doli. Lotniska są cały czas pod ostrzałem. Po drugie, bazy remontowe i sprzętowe muszą powstać poza Ukrainą. I tu nagle włącza się lampka o rozmowach. Dwa dni temu rozmowy Amerykanów ze Słowakami i z Polakami. Coś to konweniuje, prawda? Jakaś tam zbieżność jest, że być może właśnie chodzi o to. Rozmowy pokojowe nie nastąpią. Nie nastąpią szybko. Rozmowy pokojowe są bardzo na rękę dwóm krajom, Chinom i Rosji. Dlaczego Chinom? Dlatego, że wojna zniszczyła praktycznie całą inicjatywę pasa i szlaku. Chiny są zależne od eksportu. Są problemy z kontenerami. To wiem od znajomych, którzy się zajmują handlem z Chinami. To są problemy bardzo duże, do tego stopnia, że tydzień jest, kiedy kontenery są, potem znowu kontenerów nie ma. Najpierw jest, prawda, krótki termin transportu z Chin z statkami, potem ten termin się wydłuża z nienacka do 45 dni. No jednym słowem, ten transport morski kuleje. Nie zaspokaja wszystkich potrzeb, a Chińczykom bardzo na tym zależy. Chińczykom bardzo zależy na wariancie koreańskim, bo to widać jednoznacznie. Zamrożenie, w tej chwili przerwanie ognia i nawet niepotrzebne są rozmowy pokojowe, niech one trwają następne 30 lat, a niech granica będzie zamrożona na Dnieprze. Fatalny przebieg wydarzeń dla Ukrainy. Praktycznie rzecz biorąc, no jest to bonus dla Rosji. Połowę tego, co zdobyła od lutego 2022 roku, mogłaby zachować. Czyli Ukraińcy nigdy się na to nie zgodzą. Zgoda na to ze strony klasy politycznej ukraińskiej by tą klasę polityczną zmiotła. Bo oni dlatego ponoszą te ofiary, dlatego ci ludzie giną, dlatego oni trawią to, że giną ludzie na froncie i także dziewczyny giną, bo dziewczyny także są medykami, są ratownikami na pierwszej linii.
dlatego że oni wierzą w to, że tą wojnę wygrają. Nawet myślę, że bardziej rozsądni mówią, no tak, no może Krymu się nie da, ale chcemy naszą Ukrainę przynajmniej do granic, kiedy nasze granice opierały się o Krym. Co do samych planów, coś tam powiedział przypadkiem na spotkaniu, które było spotkaniem G20 przy G7, brazylijski minister finansów, który najpierw puścił przeciek na temat tego, co się dzieje w Argentynie, a potem, pamiętajmy, że prezydent Lula był w Moskwie, potem nagle był przeciek, który no, minął tak trochę bez echa, chyba uznano, że to jest jakieś nieprawdopodobne. Powiedział, że przecież no, możliwe byłoby wprowadzenie na Krym sił pokojowych. No cóż, też wiemy, że w tych siłach pokojowych na przykład byliby Chińczycy. W tym momencie taka możliwość sinoizacji Krymu byłaby całkiem prawdopodobna. Bardzo często za wojskami chińskimi idą po prostu Chińczycy jako tacy, chińskie firmy, chińscy specjaliści, umowy Chińczyków z miejscowymi. Dla Rosji byłby to nieprawdopodobny obrót sytuacji, najgorszy z możliwych, ale w sumie oni tak bardzo stają się zależni ekonomicznie od Chińczyków, czego dowodzą najnowsze historie z transakcjami pszenicą, że po prostu nie będą mieli wyboru. Ale jak na razie rozmów pokojowych się nie spodziewajmy. Nie spodziewajmy się dlatego, że Rosja ma jeszcze siłę, żeby walczyć, a Ukraina musi. Ukraina musi dlatego, że chce odzyskać to, co jej zabrano. To jest naturalne. I do tego się cały czas szykuje i zbiera. Apatii, jak do tej pory, u Ukraińców nie widzę, aczkolwiek jest zagrożenie, że oddziały, które zostały poważnie poturbowane w Bachmucie i które, bo ja obserwuję ukraińską przestrzeń wojskową, medialną, które przestały wierzyć w ludzi sztabu generalnego, że one w jakiś sposób będą wpływały destrukcyjnie, może nie, ale negatywnie na innych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może rotacja, przesunięcie ich na inne odcinki spowoduje, że problemy z tymi brygadami z 93, z 77 zostaną w jakiś sposób rozwiązane. Bo to byłoby najgorsze, co by mogło być negatywnym efektem Bachmutu. Ale póki co, jak na razie, nie widzę żadnej przestrzeni do rozmów, chociaż zarówno agresor, jak i jego protektor by tego chcieli. Właśnie tutaj wspomniał pan, panie Marku, o tym, że po stronie ukraińskiej widzimy wolę. Znaczy wolę tego, że po pierwsze udało się nam uwierzyć, że, że obronimy kraj, teraz musimy tą wojnę wygrać, więc no, można powiedzieć, że politycy stali się trochę zakładnikami tego, tak, na czym zbudowali swoją pozycję i międzynarodową, i krajową. No ale tak jak pan wspomniał, Rosja ma problemy z jakimkolwiek szerszym wsparciem międzynarodowym. Nie chodzi tylko o kwestię deklaratywną, tylko rzeczywiste tak, przekazywanie tego, co jest Rosji potrzebne na ten moment, żeby efektywnie prowadzić wojnę. No przy czym Rosja ma oczywiście zupełnie inną głębię, ma też inne zasoby. Ukraina, tak, tutaj jakby sytuacja jest jasna. Oczywiście medialnie dyskutujemy o F-16, ale z pana oglądu sytuacji, jakie są w tym momencie największe i najpilniejsze potrzeby, jeżeli chodzi o armię ukraińską? I dwa, jaki sprzęt mógłby jeszcze się pojawić, żeby, no, można powiedzieć, zwiększyć efektywność ukraińskiej armii, tak? No wiemy, że właśnie oni mają do zabezpieczenia bardzo wiele kierunków, ale są inaczej szkoleni, myślą o wojsku bardziej sieciocentrycznie, wykorzystują tą informację, no ale są też potrzebne do tego odpowiednie systemy i efektory. I czego im dzisiaj najbardziej brakuje i czego pana zdaniem potrzebowaliby w przyszłości, no żeby ten cel trochę taki, można powiedzieć, strategiczny osiągnąć, czyli co najmniej uzyskać te granice sprzed
sprzed lutego z zeszłego roku. Proszę Państwa, królem tej wojny jest artyleria. Absolutnym królem tej wojny. I dlatego im więcej amunicji 155 i 105, im więcej zestawów artyleryjskich 105, 155, im więcej armatochaubic, im więcej systemów radarowych rozpoznania ognia przeciwnika, tym większa szansa, że Ukraina osiągnie swoje cele mniejszym nakładem siły żywej, czyli mniejszym rozlewem krwi własnej. To jest pierwsze. Drugie. Te systemy wymagają obrony przede wszystkim z powietrza. Nie tak bardzo potrzebne są F-16, jak wciąż rosnąca liczba zestawów artylerii rakietowej przeciwlotniczej i lufowej. Im więcej tych zestawów, im więcej zestawów na średni pułap, bo Rosjanie zaczynają działać na średnim pułapie, co powyżej, wiedzą już, że co powyżej 4000 metrów może natychmiast być strącone. Im więcej tego typu zestawów, tym lepiej dla Ukraińców. Im bardziej rosyjscy piloci będą się bali wyjść poza osłonę własnej artylerii przeciwlotniczej, tym lepiej. A będą się bali, kiedy na ziemi będzie na nich czekała solidna osłona przeciwlotnicza. Dalej, sprzęt łączności. Sprzęt łączności niesłychanie potrzebny nawet na szczeblu drużyn i kompanii. Tego sprzętu jest za mało. Ten zachodni sprzęt jest potrzebny, ten zachodni sprzęt jest konieczny. I tak naprawdę dopiero w tej chwili tam gdzieś nam majaczą następne, czyli powiedzmy pociski rakietowe dalekiego zasięgu, te F-16, dopiero w tej kolejności. Bo tak naprawdę, jeszcze raz powtórzę, artyleria jest królem tej wojny. Panie Marku, więc ja wiem, że nie ma pan kryształowej kuli i nie będę od pana oczekiwał przepowiedni, ale chciałbym pana zapytać o prognozę. Nie będę pytał o zakończenie wojny, bo chyba ona się nie zakończy na polu bitwy, ona zakończy się w gabinetach polityków, ale gdybym miał pan się pokusić o krótkoterminową perspektywę, co będzie się działo do końca tego roku, to jak pan sądzi, czy ten taniec bokserów się skończy wyczekujący, czy powinniśmy rzeczywiście czekać na tą ofensywę z takim, jak to się teraz dzieje, czy może powinniśmy spodziewać się czegoś zupełnie innego na frontach Ukrainy? To znaczy tak, ja to widzę w ten sposób. Mamy dwie możliwości. Pierwsza możliwość, ofensywa sprowokowana, czyli najpierw przeciwnik narywa się na kontrę, następuje kontratak, który się rozwija w kontrofensywę i wtedy zostają osiągnięte cele operacyjne. Drugi i chyba moim zdaniem uprawniony wariant rozwoju sytuacji jest taki, że nie nastąpi jedna ofensywa, ale szereg skoncentrowanych ataków na określone cele punktowe, co spowoduje, że przeciwnik po pierwsze straci masę ludzi, po drugie straci pozycję i będzie musiał albo sam walczyć o to, żeby nie został przeskrzydlony i okrążony, albo się sam będzie musiał wycofywać, co jest bardzo możliwe. Także to są dwa warianty moim zdaniem rozwoju sytuacji. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Niedawno analitycy szwedzcy opublikowali taką mapę Sucha wiosna w Europie. Okazało się, że susza wiosenna, która rzadko występuje, wystąpiła tym razem w Hiszpanii, Włoszech, południowej Francji, południowej Polsce, nawet południowej Szwecji. Ale jak spojrzymy na prawą stronę na mapę, to tak jakby cała ta woda, wszystko, co miało tam spaść i co miało się tam ujawnić, spadło na Ukrainę i na Rosję częściowo. Widzieliśmy, jak wyglądała Ukraina w czasie deszczów wiosennych. Tam były podtopienia, zalania, błoto. To samo wystąpi na jesień. Deszcze zaczynają się 15 września. Czyli moim zdaniem okienko do podjęcia
działań, po 15 września się zaczynają te deszcze. Okienko do podjęcia działań na większą skalę to jest czerwiec, lipiec, sierpień i ewentualnie pierwsza dekada września, tak żeby zdążyć przed tymi deszczami. Do tego czasu nie możemy gwarantować niczego, bo wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji po stronie przeciwnika, czyli Rosjan. Być może, tak naprawdę nie wiemy, być może to ta akcja białogrodzka będzie punktem zwrotnym. Może Rosjanie rzucą się do ataku, żeby jakoś przykryć swoją wielką klęskę i kompromitację pod Białogrodem. Może Ukraińcy właśnie na to czekają. Może nastąpi inny atak, być może następnych rosyjskich sił wyzwoleńczych w innym miejscu, który znowu Rosjan sprowokuje. Może Rosjanie sami ruszą do ataku na innym kierunku operacyjnym. Wiadomo, że dosyć duże zgrupowanie jest na Zaporożu. Tutaj są same morze. Ale domniemywam, że to nie Ukraińcy pierwsi ruszą, chyba że dostrzegą znaczącą i istotną lukę w ugrupowaniu rosyjskim albo złapią Rosjan na jakimś dużym błędzie, tak jak złapali ich w czasie ofensywy jesiennej. Czyli można powiedzieć, że jak już byśmy odrzucili te porównania bokserskie, przeszli do bardziej piłkarskich, że mamy dwie drużyny, które się bronią i czekają na błąd. Aktywna obrona, dokładnie. I wyprowadzimy kontratak na bramkę, tak jest. Ale poczekajmy, a może przeciwnik wyprowadzi atak, a my tutaj zabierzemy mu piłkę, wyprowadzimy kontratak, strzelimy gola. Tak jest, więc jakby... I tutaj, panie Marku, pozwolę sobie już na ostatnie pytanie, ponieważ poruszył pan ten temat dotyczący no, zdolności operowania rosyjskiego lotnictwa na konkretnym pułapie. No, były tutaj też przecież w ostatnich dniach spektakularna akcja no, dotycząca tego, że przecież samoloty, które najprawdopodobniej miały wykonać jakieś zadania terytorium Ukrainy, zostały już porażone zaraz po opuszczeniu lotniska. Ale to, co chyba u nas w mediach, mówię w Polsce, było szeroko komentowane, no to jest ocena skuteczności tej super broni Federacji Rosyjskiej, między innymi pocisków manewrujących Kinżał. Wiemy, że przeprowadzono atak saturacyjny najprawdopodobniej na baterię Patriot, która broniła Kijowa. No i chciałem jakby pana poprosić również o ocenę tego, no bo mówię, w Polsce się tym emocjonujemy, ponieważ sami mamy w posiadaniu baterii Patriot wejść. Czy to, co obserwujemy na Ukrainie w tym kontekście, czyli skuteczności środków obrony przed napadem powietrznym, a z drugiej strony środków, które miały przełamywać te systemy antydostępowe, czy to, co obserwujemy w ostatnich dniach, no, raczej skłania nas do konkluzji, że te zachodnie systemy, przede wszystkim amerykańskie, są skuteczniejsze, czy jednak nie, Rosjanie mają tutaj możliwości, żeby skutecznie je porazić, no i przede wszystkim wyeliminować w dłuższej perspektywie, bo tu nie chodzi tylko o to, żeby coś uszkodzić, ale żeby też skutecznie pozbawić pewnych zdolności przeciwnika. Wie pan, to się posłużę słowami Girkina. A Girkin powiedział tak: jakbyście wiedzieli, że Kinżał jest skuteczny, to byście nie aresztowali jego konstruktorów. A zostali wszyscy trzej aresztowani i oskarżeni o wredne szpiegostwo. Także ja tutaj w tym momencie, jest to chyba najlepsza puenta, bo wiemy, że zestrzelona, odłamki zestrzelonej głowicy dosyć, prawda, uszkodziły mocno jedną wyrzutnię, jeden wóz amunicyjny. Tylko zwróćmy, jeszcze oberwała wyrzutnia Iris-T w okolicy. Ale zwróćmy uwagę na to, o co chodzi. Odłamki ze strzelonej głowicy. No cóż, sześć pocisków, sześć kinżałów odpalonych. Z tą hipersoniką kinżała to też nie jest tak za bardzo, bo on tą prędkość osiąga tylko na jednym reżimie lotu i tylko na bardzo krótko. Także ja myślę, że kinżał był jakąś ślepą uliczką w rozwoju rosyjskich sił rakietowych i oni o tym wiedzą. Oni o tym wiedzą, dlatego urządzili, przepraszam, spektakl dla gawiedzi, jakim było aresztowanie konstruktorów. Bo w ten sposób można zawsze uzasadnić
No, nasz system był do niczego. A dlaczego był do dupy? Dlatego, że zrobili go szpiedzy. O! Tutaj, Wiemy, prawda, 37 rok, panie Pawle, się kłania, panie Łukaszu, prawda, dzieci Arbatu i tak dalej. No, no, no to jest, no, może inny Cyryl, ale metody te same. Znaczy, to w takim razie nie mogę jeszcze sobie nie pozwolić na dopytania w jednej kwestii. Jeżeli Amerykanie zdecydowali się, wyrazili zgodę na przekazanie systemu Patriot, wiemy, że to oczywiście nie jest tak samo jak w przypadku F-16, wszystko zależy od wersji, od konfiguracji, ale no, mimo wszystko to jest takie swego rodzaju sprawdzam. Nie chcę używać takiego brzydkiego porównania, że to jest też swego rodzaju salon wojskowy, że świat widzi, co się sprawdza, co się nie sprawdza, co możemy kupować. Czy pana zdaniem Amerykanie wiedzieli, że z tym Kinjalem to nie do końca jest taka super, super broń, no bo no gdyby ten Kinjal jednak, gdyby ten atak saturacyjny na baterię Patriot się udał, no to Rosjanie potwierdziliby, że raczej z tymi systemami się obronić tych, nazwijmy to, obiektów strategicznych, infrastruktury krytycznej nie da, no a ich koncepcja jest słuszna, tak? No oczywiście oni w tej wojnie ponieśli już spektakularną klęskę, gdzie ich krążownik rakietowy, który też miał zapewniać osłonę powietrzną, niestety poległ. No ale czy to pana zdaniem jest tak, że Amerykanie wiedzieli, że ten system nie jest skuteczny, czy trochę zaryzykowali, wysyłając swoją baterię Patriot? Ryzykowali, ale niewiele. Czy zauważył pan, panie Łukaszu, jak się Rosjanom od roku, ponad roku sypią wszystkie operacje wywiadu? Wysyłają ludzi, siada taki Bellingcat i w przeciągu 2 tygodni rozgryza kto z kim, skąd, czemu, paszporty, wszystko. Rosjanom zaczął się sypać wywiad, ich największe aktywa. Wywiad zagraniczny. Tak, oni mają jeszcze do tej pory, mają, powiedziałbym, agentów wpływu, mają niesłychaną ilość. No, słyszeliśmy, prawda, wczoraj wypowiedź Marine Le Pen, prawda, o nas mówiła tak. Czy to jest normalne, że francuski podatnik uzbraja Polskę, która kupuje uzbrojenie w Korei Południowej i w Ameryce? Tak, jak to zabrzmiało rosyjsko. No, w każdym razie takich agentów Rosjanie mają, ale operacje wojskowe, co się stało przecież przy ogłoszeniu Republiki Białogardzkiej, panowie wiedzą? System Zhytiel został zdobyty. Najbardziej tajny rosyjski system, i to poprawiany już po inwazji, któremu się udawało zakłócać komunikację komórkową, Starlinków, satelitarną, i udało się zakłócać część komunikacji radiowej na zachodnich częstotliwościach. Teraz to sobie pojechało razem z czymś, czego nie nazwę, a było równie cenne, i powiedziałbym, że teraz komunikacja na niskim szczeblu taktycznym się poprawi. Poprawi się także sterowanie dronami ukraińskie. Także to wszystko sobie odjechało, jak i taki bonus do prawda, stworzenia Białogrodzkiej Republiki Ludowej. No cóż, jak widać, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, Rosjanom nie bardzo się wiedzie. Nie bardzo się wiedzie, i tutaj Amerykanie, myślę, wiedzieli, że ten atak saturacyjny, zauważmy, że tak naprawdę to był atak, gdzie kinżały nie odgrywały głównej roli. Tam na główną rolę to odgrywały CH-101, które były wypuszczone później. Także tutaj, znane nam skądinąd. Tak, znane nam skądinąd, prawda? I tutaj bądźmy szczerzy, nawet ten wariant ataku, który nie był wcale głupio wymyślony, nawet to nie dało rezultatu. Czyli można powiedzieć, a to jest starsza wersja systemu, przecież to są PAC-3, a nie PAC-3 MSE, to jest najwyraźniej na rosyjski system ataku to działa. No,
Pan Łukasz powiedział o salonie. Tak, proszę panów. Nie wiem, czy panowie zauważyli, że teraz jakby system dostarczania Ukrainie wsparcia w postaci SPW się zmienił. To znaczy przestajemy czyścić magazyny, a nagle na Ukrainie pojawiają się najnowsze warianty sprzętu do przetestowania na polu bitwy. Tak jak pan Łukasz powiedział, może cynicznie nazwijmy to torem testowym, ale tak się zaczyna robić. Coś takiego się pojawia. Informacje o nowym systemie amerykańskim, prawda, do 120 kilometrów, który niszczy całkowicie cele punktowe i jest wystrzeliwany z HIMARS-ów, prawda? I teraz się okazuje, że te rakiety mają też na Ukrainę trafić. No, to pokazuje w pewnym sensie no, też dramat całej wojny, o którym musimy zawsze gdzieś tam na początku Dokładnie. pamiętać. Panie Marku, ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Cieszę się, że zakończyliśmy trochę tym Tak, Białogradem, niemoc, niemoc. Tak, bo rzeczywiście to wydaje się, że to może być wydarzenie, które przejdzie do historii tej wojny, choć ono ciągle się rozgrywa i wszyscy, którzy śledzą, widzą, że co chwilę jakieś tam nowe komunikaty, niezweryfikowane w większości, ale do tego odnośnie, no nawet z tego, co wiem, pan Pieskow nawet gdzieś już wypowiedział, że potwierdził całą sytuację, że prowadzone są tam jakieś działania antyterrorystyczne, więc kto wie, Tak, on warto... twierdził, że tam są Ukraińcy, bo do Rosjan to do, nawet słowa Tak, nie było tak. mowy. No dokładnie, no, na rynku informacyjnym rosyjskim pewnie tak to wygląda. Bardzo wiele ważnych tematów, w zasadzie o każdym z nich pewnie moglibyśmy zrobić osobną rozmowę, Tak. choć też tematy szybko się zmieniające w Proszę zasadzie na panów, naszych oczach. pamiętajmy o jednej rzeczy. Ta wojna ma dwa fronty. Jeden to jest front wojskowy, ale drugi to jest front dyplomatyczny, to jest front MSZ-u Ławrowa i tam się dzieje Rosjanom różnie. Czasem niektóre rzeczy wygrywają. Chyba więcej wygrywają na tym froncie Tak, wielkiej zdecydowanie niż na polityki froncie wojskowym. niż na froncie wojskowym. No ale o tym też no, staramy się rozmawiać. Drodzy Państwo, jeszcze raz dziękuję naszemu dzisiejszemu gościowi, którym jest ciągle jeszcze pan Marek Meissner. Zachęcam do subskrybowania kanału, podawania tego materiału dalej, komentowania, dzielenia się swoimi przemyśleniami, uwagami, no bo każda interpretacja jest wartościowa i jest ciekawa. Korzystajmy z tego, że mamy możliwość tego rodzaju debaty. No i co? Zapraszamy na nasze kolejne rozmowy. Dziękujemy i do widzenia. Dziękuję bardzo panom, dziękuję bardzo państwu.